Nasze materiały napędza ceneo.pl, największa porównywarka cen gier. arn.eu. GPD Win 2 powinien wydawać się wam masakrycznie imponujący. To mieszczący się w dłoniach pełnowartościowy laptop odpalający gro gier z zintegrowanym padem, dyskiem SSD i aż 8 GB RAMu. Ale oglądając nasze wideo, prawdopodobnie nie odniesiecie wrażenia, że jest to rewolucja. Nie dlatego, że jest to sprzęt słaby, ale wręcz przeciwnie, ponieważ jest świetnym systemem, ale już nie pierwszym. To następca wydanego w 2016 roku imiennika bez dwójki w nazwie. I nie wiem, co musiałoby się stać, żeby zdublował ciężar tego, jak niezwykle unikatowym był jego pierwowzór. No bo jasne, że fakt, że Overwatch odpalał się na jedynce w 30 FPS-ach na handheldzie, był imponujący. Ale czy to, że na dwójce też działa, ale zbliża się do 60, ma taki sam wydźwięk? Albo że gry, które nie działały wcale, ruszą teraz w 10 FPS? No, raczej nie. Na papierze nie brzmi to tak wzniośle, jak powinno. A mimo to uważamy, że za pomocą Win 2 firma GPD nie tylko utwierdza nas w przekonaniu, że pecetowy gaming w podróży nie musi oznaczać taszczenia ze sobą masy osprzętu, ale również, że przy odpowiedniej zasobności portfela doświadczenie to zaskakująco blisko zbliża się do etapu rozwiązania bezkompromisowego. GPD Win 2 dojrzał i na każdym kroku sprawia wrażenie lepiej dopieszczonego młodszego brata. Bryła, choć nadal kształtu mydelniczki, nabrała indywidualności i nie przypomina już do złudzenia kopii konsoli 3DS XL. Obudowa nie jest już nawet zrobiona z wyglądającego krucho, ale zaskakująco trwałego plastiku, a jeśli wierzyć instrukcji, stopu magnezu, dzięki czemu całość komputera sprawia wrażenie trwalszego. Wzmocnienia widoczne są również na zawiasach, które są zazwyczaj najczęstszą przyczyną przedwczesnego zgonu rozkładanych urządzeń elektronicznych. Efektem ubocznym nowego materiału, ale i lepszych komponentów, są drobne, liczone w milimetrach, różnice w rozmiarach laptopa. Dwójka jest odrobinę grubsza i szersza. Biorąc sobie do serca komentarze użytkowników, firma przeprojektowała również wnętrze systemu. Gałki analogowe znajdują się teraz na zewnątrz, a nie po środku, choć sam nigdy nie miałem z tym problemu, a kompletnemu przetasowaniu uległy również przyciski. WSAD są teraz wyprofilowane, a wszystkie guziki odrobinę szersze dla wygody. Mimo to klawiatura jest nadal zbyt mała, by dało się nią wygodnie grać w kombinacji klawiatura i myszka, stąd też zintegrowany pad powinien być preferowaną opcją. Zdecydowanie wygodniejszym od wciskania wsadu jest natomiast przypisanie tych przycisków do gałki analogowej. Dzięki temu granie z oddzielną myszką nabiera więcej sensu i nie trzeba gimnastykować się z miniaturowymi przyciskami. Mało znaczącą zmianą dla większości graczy będzie usunięcie trybu Direct Input, prehistorycznego systemu obsługi joysticków. Teraz pad działa jedynie w dwóch trybach. Przesunięcie suwaka w lewo spowoduje, że kontroler udawał będzie myszkę. Opcja prawa aktywuje standardowy dla Windowsa tryb X Input dla gier, które działają z padami Microsoftu. Oczywiście nawet w trybie kontrolerowym możemy nawigować system operacyjny z pomocą ekranu dotykowego. Sam wyświetlacz skorzystał z delikatnie powiększonej formy i jest teraz minimalnie większy, choć nadal ograniczony do 720p. Jest to dobre rozwiązanie. Przy tak małym wyświetlaczu HD Ready wystarczy. Pozostaje ładne i ostre, odciążając przy tym sam komputer, oferując świetny kompromis między wydajnością a oprawą graficzną.
Najwięcej zmian czeka z tyłu obudowy. Tu siedzą na szczęście wszystkie gniazda z poprzednika. USB typu C do ładowania, słuchawkowy jack audio, USB 3.0, otwór na karty pamięci i micro HDMI w miejsce mini HDMI do podpięcia zewnętrznego wyświetlacza. Pozbawiono nas jedynie ręcznej kontrolki prędkości wentylatora. Teraz sterowany jest on automatycznie przez system i, uwaga, potrafi zrobić się naprawdę głośny. Tu również niecodzienna decyzja umiejscowienia aż 6 przycisków bumperowych. Pełnią one rolę kolejno spustu, bumpera i wciśniętej gałki analogowej i choć fajnie mieć wszystkie pod palcami, to nie trudno pomieszać je w ferworze walki. Wszystkie są również cyfrowe, a nie analogowe. Najbardziej ekscytującą nowinką jest zaślepka, pod którą mieszka w pełni wymienialny dysk SSD M.2/2242, 128 GB. O jego drastycznym wpływie na wydajność urządzenia za chwilkę. Zmiany dotknęły również oprogramowania systemowego. Windows odpala się nareszcie prawidłowo w poziomie, a nie w pionie, z czym miewał problemy poprzednik, a wstępnej konfiguracji nie towarzyszy już skomplikowany proces optymalizacji komputera. Preinstalowane oprogramowanie, komputer dociera do nas z kluczem Windowsa 10, wymaga jedynie standardowego procesu pierwszego uruchomienia, akceptacji umów i zalogowania się na własne konto. Trwa to zaledwie kilka minut. Nie oznacza to natomiast, że z GPD Win 2 nie da się wycisnąć sporo więcej. Korzystając z dostępnych w internecie poradników, można powyłączać niepotrzebne funkcje systemu Microsoftu, by odzyskać trochę przestrzeni dyskowej, skrócić czas startu i zdobyć dodatkowych kilka klatek w grach. A skoro już o prędkości mowa, wbudowany dysk M.2 to mistrzostwo, a ktokolwiek wpadł na ten drogi, ale wart każdej złotówki pomysł, powinien dostać podwyżkę. Nie tylko jest wymienialny, więc zdejmuje jakiekolwiek ograniczenia z dostępnej przestrzeni dyskowej, ale zmienia też system w rakietę. Gry startują dużo szybciej niż na poprzedniku. Ba, Wiedźmin 3 ładuje się krócej niż na PlayStation 4, a start systemu od BIOSu do gotowości może spaść nawet do zaledwie 10 sekund. Benchmarki pokazują sekwencyjny odczyt na poziomie ponad 400 MB na sekundę. Na mobilce. Nie można też narzekać na wydajność urządzenia. Rzuciliśmy w obie wersje systemu kilka benchmarków i jasnym zwycięzcą była za każdym razem dwójka, zbliżająca się do dwukrotności wyniku pierwszego wydania, przynajmniej w kwestii liczby wyświetlanych klatek na sekundę. Wszystko to za sprawą procesora Kaby Lake Core M3-7Y30 i zwiększonej liczbie RAMu. Słabym punktem pozostaje teraz zintegrowana grafika Intel HD615, choć między Bogiem a prawdą nie jestem pewien, czy podmiana na coś lepszego zrobiłaby przy mobilnych komponentach sporą różnicę bez dalszego windowania kosztu. Aktualna konfiguracja brzmi więc jak sensowny kompromis. Te syntetyczne liczby pokrywały się mniej więcej z tym, co dane nam było zobaczyć na testach gier. I tu należy wam się mała adnotacja. Każda z pokazanych tu pozycji odpalona została w najniższych bądź rekomendowanych przez automatyczne sprawdzarki ustawieniach graficznych. Nie bawiliśmy się w żadne mody czy ręczne konfigurowanie plików, więc zdecydowana większość z pokazanych tu wyników może zostać dodatkowo poprawiona poprzez dalsze obniżenie jakości czy odpowiednie mody graficzne. Nawet bez zabawy w kartoflowanie gier, wyniki były nader imponujące. Bez żadnych modyfikacji udało nam się odpalić dwie gry, które w ogóle nie chciały ruszyć na jedynce. GTA V na dość zawyżonych opcjach było nawet grywalne, skacząc między 15 a 30 klatkami, choć zdarzało mu się również chrupać za każdym razem, gdy doładowywano nowe obszary terenu. To zresztą zdarza się w wielu grach. Wygląda to na jakiś sprzętowy bottleneck przy wypełnianiu RAMu. Obniżenie rozdzielczości zbliżyło grę do stałych 30 FPS-ów, więc na pewno przy odpowiedniej zabawie w plikach dałoby się wyczarować coś więcej. Ale hej, GTA V na handheldzie! Samo to jest nie lada wyczynem. Gorzej w przypadku Wiedźmina 3. Ten co prawda rusza i dzięki SSD ładuje się komicznie szybko,
ale pozostaje raczej niegrywalny, oscylując w granicach 10 FPS. Być może dałoby się dobić bliżej 20 czy 30, ale niestety z opcji graficznych w którymś patchu zniknął suwak rozdzielczości, więc na potrzeby warunków naszych testów utknęliśmy z natywnym 720p. Gra prezentuje się wyśmienicie, ale przy takim klatkarzu raczej nie zachęci nikogo do grania. GPD Win 2 jest natomiast świetnym systemem do platformówek. Wzięliśmy więc na tapet dość ciężkiego Yooka-Laylee i ku naszemu zaskoczeniu laptop poradził z nim sobie świetnie. Na niskich ustawieniach, poza początkowymi ścinkami związanymi z doczytywaniem obiektów, gra trzymała się z zakresu 30 do 60 klatek na sekundę. Oczywiście rozdmuchany do 4K gameplay z małego wyświetlacza nie zrobi tu dużego wrażenia, ale na małym ekranie Overwatch wygląda nieźle, nawet w niskim schemacie obrazu. Przy odpowiedniej konfiguracji gra zbliża się do stabilnych 60 FPS, ale spada do około 30, gdy na ekranie dzieje się bardzo dużo. Nadal jednak pozostaje dużo bardziej responsywna niż spodziewaliśmy się zobaczyć. Nasz redakcyjny mistrz pierwszej klasy w CSGO, Cusack, podpiął myszkę, by wypróbować swoje sneaky biki. I choć gra trzymała się grubo powyżej 60 FPS na niskich ustawieniach graficznych, to grę znacząco utrudniał układ klawiszy i rozmiar wyświetlacza. Casualowo natomiast komputer spełnił swoje zadanie znakomicie. Najważniejszym był dla nas Fallout New Vegas, który zaskoczył nas tym, że poza obszarami do czytywania trzymał się bardzo bliskiego, stabilnego 60 FPS bez konieczności drastycznego obniżania zbyt wielu opcji. Sprzęt poradził sobie również, choć nie sądziłem, że ruszy wcale z uwagi na wysokie wymagania, z War for the Overworld, które na niskim schemacie trzymało się 30 FPS wzwyż. Podobnie jak Fortnite, który przy pomyślnych wiatrach celował w 60, choć przez większość czasu siedział raczej dość wygodnie w okolicach 45 klatek. Innymi słowy, gdzie byśmy nie spojrzeli, znaczące wzrosty w wydajności względem jedynki. Wątpię, że którykolwiek z inżynierów GPD oglądał naszą recenzję oryginału, ale naiwnie stwierdzę, że posłuchano nas w kwestii większości wad jedynki. Dwójka wyzbywa się niemal wszystkich z nich. Lepsze parametry, zintegrowane SSD, więcej RAMu, usprawnione oprogramowanie. Ale to nie wszystkie zalety nowej edycji. W środku zmieszczono aż dwie baterie po 4900 mAh każda, pozwalające na ponad 5 godzin grania w wymagające tytuły i sporo więcej w pracy biurowej. Wreszcie można je również ładować 12 voltami, dzięki czemu napełnianie sokiem nie trwa już absurdalnie długo. Pierwszy model potrafił nawet przy wysokich obciążeniach rozładowywać się, będąc wpiętym do ładowarki. Tym razem nie natrafiłem na taki problem. Wyjście wideo działa też dużo lepiej. Ogrywanie gier na zewnętrznym monitorze nadal nie jest idealne, ale obsługuje wiele więcej tytułów i co najważniejsze, nie powoduje już drastycznych spadków w wydajności gry. Usprawniono nawet głośniki umieszczone teraz pod kciukami. Jakość audio jest lepsza, a samo urządzenie głośniejsze, co przyda się przy nieznośnie głośnym systemie wentylacji. Oczywiście nie jest to platforma bez wad, ale hałaśliwe chłodzenie, zwiększona objętość i masa czy niewygodna klawiatura to zrozumiałe kompromisy dla systemu tego specyficznego segmentu. Nie ma się więc co ich przesadnie czepiać, chyba że na horyzoncie pojawi się jakaś sensowna konkurencja dla tego konceptu. Jedyną prawdziwą usterką techniczną, jaką potrafię wskazać na tym etapie, jest niepokojący pisk dochodzący z wnętrza laptopa, gdy wepniemy go do ładowarki z pełną baterią. Posiadacze twierdzą, że jest to jedynie problem natury estetycznej i dźwięk zanika z czasem i faktycznie po kilku tygodniach mój model też kwiczy już sporo ciszej, więc miejmy nadzieję, że naprawdę nie ma się tu o co martwić.
Dla większości użytkowników gigantycznym problemem będzie oczywiście cena. Sam dałem za niego w przedsprzedaży bolesne dla portfela $649. Rekomendowaną ceną sklepową ma być aż 900. Choć jak to z chińskimi zabawkami bywa, pewnie szybko będzie można go kupić odpowiednio taniej. Nawet jednak 6,5 franklina to gruby hajs za jakikolwiek elektroniczny gadżet. Choć trudno kłócić się z ceną. Od wysokiej jakości wykonania przez strasznie drogą technologię M.2 po markowy wyświetlacz Sharpa płaci się faktycznie za to, co się dostaje, bez luksusowego podatku od blingu w stylu Apple. Jeśli macie taką gotówkę, dużo podróżujecie i szukacie wygodnego, pełnowartościowego, kieszonkowego systemu do pracy i zabawy w drodze, nie zastanawiajcie się ani chwili dłużej. Sam woziłem jedynkę, a teraz dwójkę w praktycznie każdą większą podróż i niejednokrotnie uratowała mi skórę. Ale jeśli nie interesuje was surowa moc, to nawet pierwsza wersja tego urządzenia przetrwała próbę czasu i nadal warto brać ją pod uwagę. Chociażby z uwagi na sporo niższą cenę.